Hejka kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj słuchajcie, witam was w taki piękny, mega słoneczny dzień. I dzisiaj stwierdziłam, że ten dzień to jest dzień na zakupy oczywiście. Każdy, kto uwielbia zakupy, niech daje od razu łapeczkę w górę. I dzisiaj właśnie jadę na takie już pierwsze jesienne zakupy. Na żadnych wcześniej nie byłam. Na pewno wiecie, jaki sklep odwiedzę, mój ulubiony, bo zamierzam znaleźć sobie jakieś fajne może sweterki na jesień, może jakieś sukieneczki, coś takiego. Także koniecznie dawajcie łapeczki w górę. Zapraszam was dzisiaj do oglądania i ruszam na zakupy. Tak kochani, jesteśmy już na miejscu, idziemy na zakupy, także pewnie chwilę nas nie będzie. Tam już aparatu nie będę ze sobą zabierać, ale na pewno wszystkie zakupy wam pokażę. Także jak będziecie ciekawi, jakie są jesienne promocje, to koniecznie oglądajcie do końca. Wracamy już z zakupów, słuchajcie, już wyszliśmy z galerii i oczywiście wjechaliśmy jeszcze po pizzę. Powiem wam, że mamy taką genialną pizzerię w mieście, że naprawdę robi nie dosyć, że przepyszną pizzę. To w sumie w ogóle nie mają tam drogo, mają co chwilę jakieś promocje, a że my już tak zgłodniliśmy, bo słuchajcie, jakieś półtorej godziny byliśmy chyba na zakupach, no to stwierdziliśmy, że jedziemy po pizzę. No, już też jestem głodny, Agata mnie przytargała po tych sklepach, aż tak bereszkach, Douglasach i tych innych. Jaka bereszka? Berszka! Byliśmy w Berszce, byliśmy jeszcze gdzieś, wszędzie byliśmy w sumie. Rezerwy, no, w Sinseju, w Rezerw, byliśmy w Monarii, wszędzie. I oczywiście co? Michał nic nie kupił. Bo oj, nic, dobra, nie marudź. Nic nie, nie marudź. Ma dla facetów. Kupisz następnym razem. Teraz już wracamy i najpierw, słuchajcie, jemy pizzę, a później wam pokażę zakupy, bo trochę mnie poniosło, poszalałam. To zobaczcie, tak się prezentuje nasza pizza, my ją uwielbiamy, bo ona jest ogólnie z serem, jest z pieczarkami, z porem, z papryką. I chyba koniec. Z szynką mówiłam? No wiadomo, nie? Ale jest przepyszna, także my zaczynamy jedzonko, bo jesteśmy mega głodni. Wróciliśmy już do domu, zresztą sami widzieliście, zdążyliśmy tylko zjeść na szybko pizzę, bo byliśmy już mega, mega głodni, serio, po tych zakupach. Ogólnie chcieliśmy gdzieś wejść już w galerii, coś zjeść, ale jak zobaczyliśmy te kolejki, po prostu tyle ludzi było w galerii, że stwierdziliśmy, że no wiecie, nie będziemy stać raczej w tych kolejkach i po prostu zamówimy coś tylko przez telefon. Ja zawsze tak już robię, że jak dzwonię gdzieś po pizzę czy coś, to zaraz jak jesteśmy w galerii, słuchajcie, biorę telefon, zamawiam i dosłownie za 10 minut już zwykle jest wszystko przygotowane, no czasami więcej, zależy co zamawiamy, ale jeśli jest to pizza, to serio 10-15 minut max. Akurat w tym czasie zdążymy przejechać przez miasto, więc ja tylko wysiadam z auta, zabieram pizzę, no i jedziemy do domu. Także znacznie szybciej niż czekanie w kolejce i później jakieś czekanie na odbiór zamówienia. Także polecam tą, jakby ten patent tym, którzy jeszcze tak nie robią. I słuchajcie, pokażę wam moje dzisiejsze zakupy. Ja dzisiaj zaszalałam, to się przyznaję od razu, ale słuchajcie, pokażę wam przede wszystkim, jak wygląda moja torebka. No to kochani, spójrzcie, moja torebeczka po zakupach, po prostu cała wypchana, ledwie co się trzyma, bo ja nie lubię chodzić z tymi siatkami takimi sklepowymi, także zawsze staram się wziąć większą torebkę, no ale tym razem zapomniałam i słuchajcie, ledwo się zmieściłam, ale uwierzcie, wszystko jest w środku. Więc to jest właśnie moja torebeczka, słuchajcie, z całymi zakupami z dzisiaj i ogólnie powiem wam, ja się nastawiłam, serio nastawiłam się, że jadę na jesienne zakupy, wiecie, sweterki, jakieś takie dłuższe kardigany, w sensie sweterki to mam już nawet na myśli, wiecie, takie półgolfy albo golfy, po prostu ciepły, puchaty sweter, o to mi chodziło. Kardigany jakieś dłuższe, też takie cieplutkie, puchate i powiem wam, że weszłam do sklepu, przeszłam naprawdę dużo sklepów, słuchajcie, byłam w Zarze, byłam w Berszce, w Rezerw, w Monarii byłam, w Stradivariusie, w H&M-ie byłam, w Sinseju, gdzie ja jeszcze wchodziłam, jeszcze gdzieś byłam, no nieważne, słuchajcie, całe trzy piętra galerii obeszłam, wszystko, wszystkie praktycznie sklepy z ciuchami, serio, mam wrażenie, że wszystkie, wiadomo, męskich nie liczymy, chociaż tam też czasami
zajrzałam z Michałem, a tak to raczej chodziliśmy, wiecie, no głównie osobno, w sensie razem robiliśmy zakupy, ale jak były jakieś takie sklepy już typowo damskie, no to ja już mówiłam, dobra, no to Michał poczekaj i on, wiecie, sobie zostawał w jakimś męskim, a ja szłam powiedzmy do 3 damskich, tak? Także tak też było. I powiem Wam, że nie znalazłam ani jednego sweterka, który by mi się spodobał. Serio, nie znalazłam żadnego i chyba stwierdzam, że rzeczywiście zacznę robić już zakupy w ogóle tylko przez internet, bo w internecie widziałam mnóstwo pięknych takich właśnie golfów, już tych puchatych, cieplutkich. Na żywo nie znalazłam w sklepie stacjonarnym żadnego. Żadnego w ogóle żółtego takiego sweterka nie znalazłam. Nie wiem, może już nie było, może miałam po prostu pecha. Dzisiaj jest sobota, popołudnie. Mogłam mieć po prostu pecha, tak? Ja nie mówię, że takich rzeczy nie ma, ale po prostu no byłam strasznie zawiedziona i powiem Wam, że ostatecznie swetra żadnego nie kupiłam. No ale dobra, żeby nie było, że nic nie kupiłam, no bo wiecie, byłoby mi przykro, jakbym z zakupów wróciła z niczym po prostu. To miałam jeszcze parę sklepów, do których właśnie chciałam wejść. Udało mi się zrobić zakupy w Sinseju. Tam chyba naprawdę zawsze sobie coś kupuję, serio, tam zawsze coś dla siebie znajdę. Nie był to sweter, ale kupiłam sobie bluzkę, kupiłam sobie jeszcze taki komplet bielizny, także takie rzeczy też znajdziecie u mnie w torebce, tak jest, bo słuchajcie, ja to wszystko zmieściłam tu, tak jak Wam mówiłam, także jestem mistrzem pakowania zakupów, wiecie, żeby po prostu, żeby tego nie nosić. Ja też nie lubię takiego produkowania jakby śmieci, po prostu, że wiecie, wezmę tą torebkę tak ze sklepu, no i co ja będę z nią później robić? Będzie u mnie siedzieć w mieszkaniu albo po prostu no będzie gdzieś przekazywana tak przy okazji, nie wiem, przenoszenia różnych rzeczy. No po co? Im mniej się z takich rzeczy korzysta, tym jest to lepsze dla naszej planety, więc jak nie musicie brać tych toreb, to ich nie bierzcie. Po co? Jak macie duże torebki, to bierzcie to w torebkę, a jak już musicie wziąć torbę, to weźcie jedną, a nie bierzcie w każdym sklepie, wiecie, osobnej torby, nie? Tu nie o to chodzi, żebyście sobie chodzili i machali logo sklepu, także to tylko tyle. I słuchajcie, czas na moje zakupy. Także co będzie w mojej torebce? Ja tutaj mam no, jakby moje takie rzeczy standardowe, typu portfel, jakieś szminki. Słuchajcie, no właśnie, jest tu jeszcze mój komplecik bielizny, to może nie teraz, ale pokażę Wam, słuchajcie, moją bluzkę, którą kupiłam. Kupiłam sobie bluzeczkę właśnie w Sinseju, słuchajcie, tak ona się prezentuje. Jeszcze na pewno ją zobaczycie w jakimś lookbooku jesiennym, bo coś takiego też planuję zrobić. Taka zwykła we wzorki, w ogóle to jest rozmiar, już Wam mówię. To jest strasznie mały rozmiar, to jest XXS i ja normalnie noszę S-kę, zwyczajnie, ale powiem Wam, że ta koszulka jest tak szeroka, jak się ją założy, że bez problemu ktoś, kto ma taki rozmiar jak ja, też się w to zmieści. Także dziewczyny, jak idziecie do Sinseya, to koniecznie zwracajcie uwagę na te ciuchy, które są właśnie gdzieś tam na wyprzedażach, które teoretycznie są gdzieś tam, wiecie, walnięte w kąt i każdy już zobaczy metkę, że o Boże, to jest XXS, ja się na stówę w to nie zmieszczę. Ja też tak pomyślałam, ale później tak sobie myślę, no kurczę, podoba mi się ten wzór, przymierzę to. I przymierzyłam i słuchajcie, idealnie, nie? Ogólnie ta koszulka kosztowała 2 dychy, więc ja jakby mówię sobie, no dobra, no to koszulka za 2 dychy, no to bez przesady, no to wezmę, będę ją miała do jakiejś fajnej spódnicy, zwłaszcza, że mam taką żółtą, do której właśnie z myślą o tej spódnicy kupiłam tą koszulkę. I wiecie, co jest najlepsze? Ja podchodzę do kasy i się okazuje, że na to jeszcze wszystko i tak jest jakaś promocja, więc zapłaciłam, słuchajcie, dychę za tą koszulkę. Naprawdę, to są czasami śmieszne ceny, serio śmieszne ceny, ale ja za to uwielbiam Sinseya, że właśnie tam przychodzisz i nigdy nie wiadomo, gdzie będzie jakaś promocja. No więc, żeby nie było, słuchajcie, że ja, wiecie, same takie rzeczy, tu jeszcze reszta w ogóle mojego kompletu, słuchajcie, od bielizny, to też jest Sinseya i powiem Wam, że warto na to zwrócić uwagę, bo mają naprawdę super bieliznę, także jeżeli któraś z Was tam lubi zaglądać, lubi poszukać sobie coś tam popatrzeć, to naprawdę rewelacja. Ja jeszcze nie trafiłam na nic, co bym mogła powiedzieć, że jest niefajne. Serio, ze wszystkich takich rzeczy jestem zadowolona. Zresztą, słuchajcie, tą torbę też kupowałam w Sinseju, to już mówiłam w wakacje, właśnie jak robiłam taki lookbook letni i powiem Wam, że cały czas ją noszę, jest jesień, a ona nadal do wszystkiego pasuje, no i sami widzicie, ile mieści zakupów. I ostatnia rzecz, do której muszę się przyznać, bo zaszalałam totalnie, weszłam sobie na koniec do Douglasa, tylko przejrzeć jakieś niektóre rzeczy i słuchajcie, zaszalałam naprawdę, bo kupiłam sobie podkład, na który się czaiłam już, zaraz będzie prawie 2 lata i dokupiłam sobie jeszcze szmineczkę. Także już Wam pokazuję po prostu
muszę się wam trochę pochwalić, bo serio, na ten podkład już się czaiłam 2 lata, ale on mi się zawsze wydawał mega drogi. Nie wiem, jakie wy kupujecie kosmetyki i w ogóle, ale no dla mnie podkład, który kosztuje 200 zł, no to uważam, że po prostu jest drogi. I słuchajcie, on ma 30 ml, także jakby no jakoś super dużo go nie ma, ale słyszałam i w ogóle widziałam, że dużo osób na Instagramie go polecało, właśnie między innymi, słuchajcie, Ma Fashion chyba poleca ten Dior Forever i już tak się właśnie na niego czaiłam i czaiłam i ostatecznie dzisiaj stwierdziłam, że go kupię, bo u nas w Douglasie jest promocja, tam jest minus 50% na większość produktów, nie na wszystko, ale na większość. Może u was w miastach również nie orientuje się, ale jak jest, to zajrzyjcie koniecznie. Więc stwierdziłam, że sobie ten podkład kupię i powiem wam, że jestem zachwycona. Jeszcze go jakoś super nie testowałam. Znaczy testowałam go tylko w sklepie, wiadomo, i tam po prostu, no, on jest rewelacyjnie się rozprowadza. Jeszcze nigdy chyba nie miałam takiego podkładu, który by się tak fajnie rozprowadzał, także słuchajcie, ja tu mam akurat numer jakby 020, tak? I to jest, słuchajcie, ponoć taki podkład, na niego jakby już nie trzeba nakładać pudru. Ja się super na tym nie znam, mówię tak, jakby nie siedzę w tematach takich kosmetyków ekskluzywnych, ale tak mi pani powiedziała, że rzeczywiście nie trzeba na to nakładać już pudru, że on już sam tak fajnie się trzyma. No i właśnie wszyscy mówią, że on się trzyma właśnie idealnie, 24 godziny, pięknie, wszystko pokrywa. Także mega się cieszę, że będę miała okazję coś takiego wytestować. I do tego podkładu dokupiłam, słuchajcie, szminkę też z Diora. Stwierdziłam, że co tam, jak szaleć, to szaleć, no i kupię. I ostatecznie, słuchajcie, za szminkę zapłaciłam mniej niż 100 zł. No, podkład kosztował 100 zł. Także i tak mi wyszło w sumie mniej niż normalnie i kupiłam sobie, zobaczcie, jaka piękna szmineczka, jest po prostu przecudowna. O, i słuchajcie, ja sobie wzięłam taki odcień lekko różowy. W sumie nie wiem, czy go widzicie, najwyżej zaraz go wam pokażę. To jest odcień Palm Beach i mi się totalnie podoba. Mam go już teraz na ustach. On jest taki nienachalny, po prostu. Nie jest, wiecie, jakimś wściekłym czerwonym. Ja lubię tego typu kolory, lubię mocne, intensywne kolory, ale ten jest o tyle fajny, że rzeczywiście możecie go nosić codziennie do wszystkiego. Serio. Także no, jakby powiem chyba później, czy one rzeczywiście się sprawdzają, czy są warte tej ceny. W tej chwili no jestem nadal zachwycona, wiecie, takimi zakupami, bo mówię, nigdy wcześniej sobie takich rzeczy nie kupowałam, także stwierdziłam, że a co tam, zaszaleję i kupię. Także zobaczymy, czy rzeczywiście są warte tej ceny, także przetestuję, dam znać, jeśli ktoś z was będzie ciekawy, to może się do mnie zawsze odezwać w prywatnej wiadomości, gdzieś tam najczęściej na Instagramie, bo jednak chyba tak wszyscy wolą robić, bo najczęściej wiadomości właśnie dostaję na Instagram, także jak będziecie ciekawi, to koniecznie piszcie. No i to już koniec moich dzisiejszych zakupów, także będę musiała zakupy jesienne, takie prawdziwe, ze swetrami, z sukienkami jesiennymi, zrobić przez internet. Czego się nie spodziewałam, bo chciałam pójść wreszcie do sklepu. Także na pewno też dam wam znać, co warto kupić na jesień. Zrobię jakiś taki lookbook jesienny, bo uwielbiam takie klimaty. Także jak czekacie na takie odcinki, to zostawiajcie koniecznie łapeczki w górę. Dziękuję wam bardzo, że mi dzisiaj towarzyszyliście. Serio, mega dziękuję. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Pa, pa!